Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku kolejowego przeglądu prasowego. Zapraszam do oglądania. Nie trudno domyślić się, od jakiego tematu rozpoczniemy dzisiejszy przegląd, a mianowicie niestety 1 lipca doszło do tragicznego w skutkach wypadku na przejeździe kolejowym w Ołtarzewie, gdzie pociąg kolei mazowieckich wjechał w naczepę ciężarówki, która utknęła na przejeździe kolejowym. W wyniku tego zdarzenia Rafał niestety poniósł śmierć na miejscu. Niestety w pojeździe, jak widzimy, nie ma klatki bezpieczeństwa, jak to jest w tych już nowszych pojazdach. Naczepa wypełniona była materiałami budowlanymi, więc swoje to wszystko ważyło, co niestety z prędkością pociągu dało koszmarne efekty. Niestety nie mamy jakiejś aktualizacji tych informacji, czy kierujący pojazdem był trzeźwy, jakiej narodowości był chociażby. Jest to niestety kolejny przykład na to, że trzeba coś zmieniać w naszej kolei. Trzeba stawiać na bezkolizyjne przejazdy, bo ruch pociągów, ruch samochodów, czy to osobowych, czy ciężarowych, rośnie z roku na rok. I niestety, jeśli nic z tym nie zrobimy, to do takich sytuacji będzie dochodziło niestety coraz częściej. Nie trzeba było długo czekać. Do kolejnego tragicznego wypadku doszło już 3 lipca na linii kolejowej 33 pomiędzy Brodnicą a Rypinem, gdzie pod przejeżdżający pociąg TLK Flisak wjechał samochód osobowy. W wyniku tego zderzenia zmarła kierująca tym pojazdem. Przejazd, na którym doszło do tego wypadku, nie był wyposażony w rogatki ani sygnalizację świetlną, ale oczywiście był tam postawiony znak stop, który 45-latka, która prowadziła ten samochód, zignorowała i nie zatrzymała się przed nim i wjechała wprost pod nadjeżdżający pociąg Intercity. Komisja wyjaśni okoliczności tego wypadku. Ale no, już teraz można śmiało powiedzieć, że główną okolicznością tego wypadku będzie niestety rutyna i nieuwaga, jak to w większości takich przypadków. Niestety nie jest to ostatni przypadek, który ostatnimi dniami wydarzył się na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych w Polsce. 6 lipca na przejeździe kolejowym we Wrześciu w gminie Wicko Nissan Qashqai zderzył się z szynobusem. Na szczęście nikomu nic się nie stało. W sobotę 6 lipca około godziny 16 na przejeździe kolejowym we Wrześciu samochód osobowy na niemieckich tablicach rejestracyjnych zderzył się z jadącym do Łeby szynobusem. Ruch pociągów został wstrzymany. Na miejsce wezwano 6 zastępów straży pożarnej i 3 radiowozy policji. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Nissanem obywatel Niemiec nie zastosował się do znaku B20, czyli znaku stop, i uderzył w bok szynobusa. Nissanem jechały 2 osoby, a szynobusem podróżowało 90 pasażerów. Nikomu nic się nie stało. Kierujący Nissanem został ukarany mandatem karnym w wysokości 1500 zł i 10 punktami karnymi. I po raz kolejny mamy przykład na to, że czasem zatrzymanie się przed sygnałem stop może nam uratować skórę. Tutaj na szczęście mamy szczęśliwszy finał całej tej sytuacji, ale to niestety również nie ostatnia informacja z przejazdów kolejowo-drogowych. Wczoraj, czyli 8 lipca, z samego rana w Stąporkowie doszło do poważnego wypadku. Auto osobowe zderzyło się z pociągiem. Po zderzeniu 4 osoby, które podróżowały osobówką, trafiły z obrażeniami do szpitala. Jedna jest w stanie ciężkim i walczy o życie i została przetransportowana do szpitala lotniczym pogotowiem ratunkowym. Z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn 38-letni kierujący pojazdem Volkswagen Bora jadąc z 37-letnią pasażerką oraz dziećmi wieku 2 i 7 lat wjechał na niestrzeżony przejazd kolejowy i zderzył się z pociągiem relacji Skarżysko-Kamienna Łódź Kaliska, którym podróżowało 12 osób. Wszyscy podróżujący samochodem osobowym zostali zabrani do szpitala. W stanie ciężkim znajduje się 37-latka. Dzieci zostały zabrane na obserwację bez widocznych obrażeń. Pasażerom pociągu nic się nie stało. Kierujący pociągiem był trzeźwy. Jak ja uwielbiam te informacje, a nie ma tutaj żadnej informacji o tym, czy kierujący samochodem był trzeźwy. No ale wiadomo,
Najważniejsze, czy maszynista nie był pijany, bo wiecie, jakby był trzeźwy, no to mógłby ominąć to auto na tym przejeździe. Jak możemy zauważyć na zdjęciach, uszkodzenia tego samochodu są dosyć poważne i naprawdę o ogromnym szczęściu mogą mówić pasażerowie tego samochodu. Oj, więcej szczęścia niż rozumu. Jest to dopiero początek wakacji, a na naszych przejazdach kolejowych dochodzi, jak sami widzicie, do ogromnej ilości wypadków na przejazdach. Więc ta maksyma, która tutaj jest na tej naklejce, rozglądaj się na przejazdach, maszyniści są wszędzie, jest nadzwyczaj aktualna. Proszę Was, naprawdę, bądźcie uważni, rozglądajcie się i nawet na tych najbardziej strzeżonych przejazdach nie ufajcie, czy to dróżnikom, czy tym urządzeniom. Zawsze wszystko może coś pójść nie tak. Naprawdę, nasze życie jest ważniejsze i uważajmy na siebie. Niemiłych informacji to nie koniec. Niestety PKP Cargo przedstawiło plan zwolnień. Zarząd przedstawił organizacjom związkowym będącą stroną zakładowego układu zbiorowego pracy zasady rozwiązywania stosunków pracy z pracownikami w ramach zwolnień grupowych. Zarząd wskazał, że przyczyną planowanych grupowych zwolnień jest znaczny spadek przewozów kolejowych, powodujących obniżenie wpływów oraz utrzymującą się tendencję dalszego ich obniżenia w stosunku do roku ubiegłego. Zarząd przewoźnika poinformował, że na dzień 3 lipca tego roku w spółce zatrudnionych jest łącznie 13 711 osób, w tym na stanowiskach administracyjnych, w tym zaliczani są dyspozytorzy, jest 3373 pracowników, zespół drużyn manewrowych 1135, zespół rewidentów 802, zespół obsługi pociągów 2435, zespół drużyn trakcyjnych 3212, utrzymywanie i napraw taboru kolejowego i wagonów 1893 pracowników i pozostałe zespoły robotnicze 881 pracowników. Zamiarem zwolnień grupowych objętych będzie łącznie 4142 pracowników, w tym ze stanowisk biurowych odejdzie 1648 osób, zespołu drużyn manewrowych 114, zespół rewizji technicznej wagonów 65, zespół obsługi pociągów 708 osób, zespół drużyn trakcyjnych 377, utrzymanie i naprawa taboru kolejowego 918 osób i z pozostałych grup 312. Zarząd PKP Cargo zaproponował następujące kryteria doboru pracowników. Po pierwsze, zapotrzebowanie na pracę na danym stanowisku, obłożenie pracą w danym zespole pracowniczym, likwidacja danego zespołu pracowniczego, ocena pracy pracownika przeprowadzona przez przełożonego w oparciu o ocenę jakości pracy, efektywności, znajomości zagadnień, dyscypliny pracy, dyspozycyjności, zaangażowania, sumienności, samodzielności i umiejętności pracy zespołowej. Posiadanie przez pracownika wymaganego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, unikatowych kompetencji. Długotrwałe nieświadczenie pracy na zajmowanym stanowisku pracy. Zarząd PKP Cargo zaproponował następujące rozwiązania w zakresie świadczeń pieniężnych należnych pracownikom z tytułu rozwiązania stosunku pracy. Pracownikowi zatrudnionemu krócej niż 2 lata przypadnie odprawa w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Pracownikowi, który przepracował od 2 do 8 lat, przysługuje odprawa w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia. Pracownikowi zatrudnionemu ponad 8 lat przysługuje odprawa w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia. Pracodawca w ramach planowanych zwolnień grupowych dopuszcza możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia. I napiszcie proszę w komentarzu, czy myślicie, czy te 60-tki, które najpierw zostały wprowadzone, teraz te grupowe zwolnienia przyniosą jakiś konkretny efekt. Najnowsze dane UTK wskazują, że w maju 2024 roku pociągami w Polsce podróżowało prawie 37 milionów pasażerów. W porównaniu z majem 2023 to wzrost o prawie o 4,5 miliona ludzi, jest to 13,5%. To zarazem najwyższy miesięczny wynik uzyskany w statystykach UTK od 2012 roku. Wykonana w maju w przewozach pasażerskich praca przewozowa przekroczyła wartość 2,5 miliarda pasażerokilometrów, co jest wynikiem wyższym o prawie 0,5 miliarda pasażerokilometrów. Ciekawa nazwa.
czyli to jest 18,5% niż w maju 2023. Mamy tutaj wykres 25,5% wszystkich przewozów w Polsce pasażerskich wykonało Polregio, 17,9% PKP Intercity, Koleje Mazowieckie 16,1%, PKP SKM 12%, Koleje Dolnośląskie 5,7%, Koleje Śląskie 5,6%, Koleje Wielkopolskie 4,8%, SKM Warszawa 4,4%, Koleje Małopolskie 3,2%, ŁKA 2,7%, WKD 1,3%, Arriva RP 0,7%. Zwycięstwo Polregio nie dziwi, ponieważ oni jeżdżą po całej Polsce, mają najwięcej uruchamianych dziennie pociągów, ale nie sądziłem, że jest to aż taka ogromna różnica między Polregio a PKP Intercity. Cieszy fakt, że najlepiej z kolei samorządowych wypadły moje koleje dolnośląskie. Bardzo mnie to cieszy. I to by się zgadzało, bo w tym miesiącu pobiliśmy rekord i chyba przewieźliśmy ponad 2 miliony pasażerów w tamtym miesiącu, więc mega to cieszy. I taka miła informacja, od początku 2024 roku kolej wybrało blisko 167 milionów pasażerów. Mieliśmy informacje dotyczące przewozów osobowych, więc skupimy się teraz na przewozach towarowych. Grupa towarów z dominującym udziałem węgla kamiennego odnotowała największy spadek pod względem przewiezionej masy. W porównaniu z pierwszym kwartałem 2023 transport węgla kamiennego spadł o ponad 6 milionów ton. W pozostałych grupach towarów ten spadek nie był tak duży, wyniósł łącznie 1,7 miliona ton. W pierwszym kwartale 2024 pociągi towarowe w Polsce przewiozły blisko 54 miliony ton ładunków. To najniższy kwartalny wynik od drugiego kwartału 2020 roku. Zrealizowana przy tym praca przewozowa osiągnęła poziom 14 miliardów tonokilometrów. W pierwszym kwartale 2023 było to 16 miliardów. Kamerka się jeszcze nie włączyła, cud. W pierwszym kwartale przewieziono jedynie 16 milionów ton ładunków z grupy węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny, czyli aż o 27,7% mniej niż w stosunku do pierwszego kwartału 2023. Udział tej grupy w przewozie ładunków spadł do 30,5%, gdzie w pierwszym kwartale rok temu było 37%. Jest to najniższy kwartalny wynik w statystykach UTK od 2016 roku. W pierwszym kwartale 2024, po raz pierwszy w historii, od kiedy Urząd Transportu Kolejowego robi te statystyki, łączny udział tych dwóch największych grup, które stanowiły o sile przewożonych materiałów w naszych wagonach, nie przekroczyły 45% ogólnej wielkości wykonywanej pracy pociągowej. Łączny udział tych grup to 44,1%. Historycznie niski udział, bo 20,2% miała grupa węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny. Przed rokiem kształtował się na poziomie prawie 31%. Udział grupy rudy metali i inne produkty górnictwa i kopalnictwa wzrósł z 21,7% w pierwszym kwartale 23 do 24% w pierwszym kwartale 24. Mimo spadku wykonanej pracy, czyli może to świadczyć o tym, że po prostu tych przewozów jest mniej, a tego akurat było trochę więcej, więc statystycznie wyszło na plus. Mimo że jest mniej, to w statystyce wyjdzie więcej. Na rynku kolejowych przewozów towarów widać spowolnienie. Taki trend utrzymuje się od zeszłego roku. Wyniki jasno wskazują na zmiany w zakresie struktur ładunków. W porównaniu z wynikami z 2023 roku widać mniejsze zapotrzebowanie na większą grupę towarów z węglem na czele. Dane o przemyśle wskazują na spadki zarówno w zakresie produkcji, jak i sprzedaży tego surowca, które utrzymują się od początku roku. W niektórych miesiącach było to nawet 15% spadku rok do roku. Z drugiej strony wzrasta transport chemikaliów i produktów chemicznych, tworzyw sztucznych, a także wyrobów surowców niemetalicznych. I nie ma co się łudzić przez naszą sytuację środowiskową i te zmiany, które są narzucane z góry, z Unii Europejskiej,
te przewozy węgla i innych materiałów, które są, lekko rzecz ujmując, niemile widziane w Unii Europejskiej, będą tylko spadały. I niestety kamerka się przegrzewa, więc to będzie koniec informacji. Dziękuję Wam za obejrzenie, mimo że większość z tych informacji była smutna bądź bardzo smutna. Zostawcie koniecznie łapkę, napiszcie komentarz, co myślicie o tych sytuacjach, o których mówiłem. Dziękuję Wam serdecznie raz jeszcze i do zobaczenia w kolejnym odcinku Kolejowego Przeglądu Prasowego. Siemaneczko, cześć.